Pieczywo jest bezsprzecznie jednym z najważniejszych artykułów spożywczych. Świadczy się o tym może chociażby wielkość spożycia. Proszę zwrócić uwagę, że statystyczny Polak zjada w ciągu roku około 100 kg pieczywa, co w przeliczeniu na dawkę jednodniową wynosi około 275 gramów. Z tego też powodu pieczywo powinno być produkowane w taki sposób, żeby spełniało wymagania, jakie są stawiane tym najważniejszym artykułom spożywczym. Pierwszym etapem wytwarzania ciasta jest mieszenie, czy mieszanie, czy jak niektórzy mówią, miesienie. Otóż przede wszystkim celem tego procesu jest połączenie mąki z wodą, drożdżami, solą i innymi składnikami w jednolitą masę, czyli wytworzenie ciasta. Nadanie ciastu odpowiedniej struktury jest zagadnieniem bardzo istotnym. Przede wszystkim przez dokładne wymieszanie wszystkich składników uzyskujemy jednolitą masę. Co za tym idzie, ta jednolita masa będzie potem powodowała, że uzyskany chleb czy uzyskane pieczywo na przekroju będzie jednolite, nie będzie grudek mąki, nie rozpławionej w wodzie, nie będzie grudek soli itd., itd. W trakcie mieszania zachodzi proces przygotowania ciasta, czyli jego tworzenia. Proces ten mieszania, czyli tworzenia ciasta, przebiega w kilku fazach. Cząstki mąki wchłaniają wodę, łączą się w pojedyncze wilgotne skupiska, czyli grudki. Zachodzi zjawisko hydratacji właściwej, czyli uwodnienia mąki, wydziela się przy tym pewna ilość ciepła. Wilgotne skupiska grudki stopniowo łączą się ze sobą w większe skupiska, aż w wyniku tego uzyskujemy ciasto. Jest bardzo ważnym zagadnieniem, żeby proces tworzenia ciasta znowu przebiegał w ściśle określonych warunkach. Tym najważniejszym czynnikiem, który decyduje o jakości ciasta, jest przede wszystkim czas. Wspominałem poprzednio o tym, że jakość uzyskanego ciasta zależy od różnych parametrów. I tutaj mamy podane, od czego ten czas rozwoju ciasta jest uzależniony. Przede wszystkim od typu użytej miesiarki, czyli maszyny, przy pomocy której wytwarzamy ciasto. Tutaj możemy mieć maszyny albo działające na zasadzie ciągłej, albo periodycznej. Możemy mieć wolno lub szybko obrotowe. W zależności od tego będzie różny czas mieszania ciasta. Będzie to uzależnione przede wszystkim od ilości obrotów elementu roboczego, czyli mieszadła, ilości dodanej wody, przy czym ilość dodanej wody nie może być dowolna, tylko ona jest ściśle określona i wynika z tego, jaka jest zdolność wiązania wody przez poszczególne składniki mąki, stosowanych dodatków, w tym między innymi przed chwilą wspomnianych polepszaczy. Jeżeli te wszystkie uwzględni się wszystkie te elementy, w wyniku uzyskamy ciasto jednorodne o jednakowej masie. Na co wpływa w sposób konkretny proces mieszania, jaki jest zastosowany podczas wytwarzania ciasta? Po pierwsze, będzie miał wpływ na objętość pieczywa. Będzie od tego uzależnione, czy pieczywo będzie, mając tę samą masę, będzie bardziej zbite, mniej porowate, czy będzie bardziej porowate. Tu można również popatrzeć na to i w ten sposób, że jeżeli będziemy mieli do czynienia z pieczywem o lepszej porowatości, bardziej porowatym, będzie łatwiejszy dostęp soków trawiennych do takiego kęsa połkniętego przez nas, a tym samym będzie lepsze wykorzystanie składników tych odżywczych, które z chlebem zostają do naszego organizmu wprowadzone. Poprawie ulega porowatość i struktura miękiszu. Poprawie ulega barwa miękiszu. Tutaj na barwę miękiszu, która polegać będzie przede wszystkim, te zmiany będą wynikały od stopnia utlenienia składników, będzie to uzależnione od tego, jak długo będziemy mieszali ciasto. Jeżeli ciasto będziemy dłużej mieszali, to przerzucając poszczególne warstwy tego ciasta, będziemy w tym cieście zamykali w cudzysłowie coraz większe ilości powietrza, a tym samym będzie lepsze czy większe utlenienie składników. To utlenienie składników będzie miało wpływ na m.in. barwę miękiszu. No i wreszcie wskaźniki oceny organoleptycznej. Jeżeli będziemy mieli chleb, który będzie zbity, to on będzie sprawiał wrażenie i będzie znacznie twardszy. Jeżeli będzie bardziej pulchny, będzie miększy i tym samym będą ulegały zmianie właśnie
te wskaźniki organoleptyczne. Przykład takiej miesiarki, która jest stosowana w piekarniach. Jest to maszyna, do której dostawiana jest dzieża zaopatrzona w własny system jezdny, własny wózek taki jezdny. Tutaj tymi kolorami czerwonym i niebieskim na czerwono zaznaczony jest ruch, jaki wykonuje mieszadło. To jest mieszadło, które zagłębia się do ciasta i to ciasto miesza. Jednocześnie następuje obrót dzieży dookoła własnej osi. Tutaj jest pokazane, że ta dzieża się kręci w ten sposób i dzięki temu, wykorzystując mieszanie przy pomocy samego elementu roboczego, czyli mieszadła, dodatkowo usprawniamy proces wytwarzania ciasta właśnie przez to, że dookoła własnej osi obraca się dzieża. Ciasto po przefermentowaniu, to znaczy po wytworzeniu i przefermentowaniu, musi być dzielone na kęsy. Te kęsy to są porcje ciasta, które będą teraz poddane rozrostowi końcowemu i będą wpływały na deklarowaną masę pieczywa. Proszę Państwa, każde pieczywo ma zadeklarowaną swoją masę. Na przykład może być chleb o masie 1 kg, może być o masie 800 gramów i tak dalej. Deklarowaną masę, żeby uzyskać deklarowaną masę, do wypieku ilość musi być wzięta nieco większa ilość ciasta. Po to, żeby uzupełnić te straty, które będą następowały w procesie wypieku. Zatem musimy bardzo dokładnie dzielić ciasto. Jednocześnie powinniśmy wykonywać ten proces dokładnie, ale jednocześnie w miarę szybko. Jakby się jeszcze udało przeprowadzać w temperaturze niższej, aniżeli zachodziła fermentacja, byłoby to już doskonale. Dlaczego to jest taka ważna szybkość w tym wypadku? Dlatego, że my ciasto zaczynamy dzielić w momencie, kiedy ono dochodzi do pewnego stanu przefermentowania. Jeżeli teraz dzielilibyśmy to ciasto w sposób jakiś spowolniony, to w tym samym czasie będzie zachodziła w dalszym ciągu fermentacja. Ponieważ myśmy doprowadzili fermentację ciasta do stanu optymalnego, zatem może to spowodować przefermentowanie ciasta i potem niekorzystny wpływ na jakość uzyskanego pieczywa. Druga sprawa, musi być dzielenie wykonane dokładnie. Jeżeli mamy zadeklarowaną masę pieczywa już gotowego, to tutaj normy mówią, jakie mogą być odchylenia od tej deklarowanej masy. Najczęściej jest to 3% plus albo minus. A zatem, jeżeli mamy mieć chleb o masie 1 kg, to odchylenia masy tego bochenka mogą być od 970 do 1030 gramów. Każda zmiana większa, czy w jedną, czy w drugą stronę, jest niekorzystna. Danie masy większej będzie niekorzystne dla piekarza, dla piekarni, bo będzie miał większe straty, natomiast mniejsze będzie niekorzystne dla konsumenta. Zatem musimy to ciasto dzielić w miarę dokładnie. Podział ciast na kęsy może się odbywać dzieląc znaną masę ciasta na określoną liczbę kęsów. Taka metoda jest stosowana najczęściej w piekarniach przy produkcji pieczywa drobnego. Dzieląc ciasto na kęsy według objętości tego kęsa i dzieląc ciasto na kęsy według jego masy. Powszechnie stosowana jest ta druga metoda, dzielenie ciasta na kęsy według objętości kęsa. Wynika to właśnie z tego, że ta metoda jest bardzo dokładna i pozwala nam dokładnie tak ustawić dzielarkę, żeby uzyskać potem deklarowaną po wypieku ciasta, deklarowaną masę. Dzielenie ciasta na kęsy według masy może z punktu widzenia techniki byłoby łatwiejsze, ale jest nie do przyjęcia właśnie, czy jest najczęściej odrzucane ze względu na małą dokładność procesu. Wypiek stanowi ostatni etap w cyklu produkcyjnym mąka-chleb. Jest to proces wyjątkowo złożony ze względu na zachodzące w tym czasie zmiany natury fizycznej, mikrobiologicznej i koloidalnej, można powiedzieć chemicznej. Panujące w piecu warunki termiczne sprzyjają tym zmianom i sprzyjają temu, żeby z niestrawnego, mało trwałego ciasta uzyskać produkt łatwo przyswajalny, o bardzo przyjemnym smaku i zapachu, a jednocześnie w miarę trwały.
dzięki procesom zachodzącym w piecu następuje jeszcze szereg różnych reakcji opartych o zmiany temperatury, dzięki którym uzyskujemy na przykład charakterystyczne zabarwienie skórki. Były robione kiedyś próby, jak byłoby przyjęte pieczywo, które by nie miało charakterystycznego zabarwienia skórki. W ogóle nie wywołało to żadnego entuzjazmu konsumentów. Po wytworzeniu skórki dopiero taki chleb jest chętniej kupowany. Głównym czynnikiem zmian zachodzących w cieście, chlebie w trakcie wypieku jest bezsprzecznie temperatura. Chleb wypieka się w komorze wypiekowej. W zależności od tego, z jaką masą tego chleba mamy, tego ciasta mamy do czynienia, przeciętnie temperatura jest w granicach 180-270 stopni Celsjusza. Do wypieku 1 kg chleba potrzeba teoretycznie od 70 do 130 kilokalorii, czyli od 293 razy 10 do 3 joule. Ciepło jest przede wszystkim zużytkowywane na nagrzanie masy kęsa ciasta do temperatury umożliwiającej wypieczenie, odparowanie z niego części wody oraz przegrzanie wytworzonej pary wodnej. Większość ciepła w granicach 60% jest użytkowana na odparowanie wody z kęsa ciasta. Wypiek pieczywa odbywać się będzie w piecu elektrycznym w temperaturze 230-240 stopni Celsjusza i przy wilgotności 75% wilgotności względnej powietrza. Czas wypieku ciasta w takich małych foremkach 250-gramowych 30 minut. Po 30 minutach wypiek powinien być zakończony. W trakcie wypieku pieczywa zachodzą, jak wspomniałem, różnego rodzaju zmiany biologiczne, chemiczne, fizyczne. Tutaj na tych dwóch wykresach są przedstawione na pierwszym zmiany objętości kęsa. Proszę zwrócić uwagę, że w pierwszym etapie tak zwanego zapiekania skórki następuje intensywny wzrost objętości kęsa. Chleb czy ciasto właściwie jeszcze wstawione do pieca wyraźnie powiększa swoją objętość. W drugim etapie, czyli już po utworzeniu skórki, zmiany objętości są minimalne albo, można powiedzieć, nie następują w ogóle. Podwyższenie temperatury mniej więcej od 30 do 40 stopni sprzyja rozwojowi drożdży. W trakcie rozwoju drożdży zachodzi fermentacja alkoholowa, w związku z tym wydzielają się dodatkowe porcje dwutlenku węgla. To po pierwsze. Po drugie, niektóre składniki, no chociażby jak alkohol etylowy, w temperaturze wrzenia, a ta temperatura to jest około 78,5 stopnia, przechodzą ze stanu ciekłego w stan pary i znowu zwiększają swoją objętość. Ale przede wszystkim zaczynają pod wpływem temperatury zwiększać objętość gazy, które są zawarte w cieście. I to powoduje razem, że następuje intensywny wzrost objętości. W drugiej fazie następuje zahamowanie wzrostu objętości, ponieważ mamy już wytworzoną skórkę i ta skórka nie pozwala na zwiększanie objętości. Czyli mamy okres stałej czy niezmiennej objętości chleba. Na drugim wykresie mamy zmiany temperatury. Przede wszystkim trzeba zwrócić na jedną rzecz. Temperatura 100 stopni Celsjusza jest taką temperaturą graniczną. Temperatura wewnątrz kęsa, najpierw ciasta, potem już w chlebie, bochenka chleba, nie przekracza, przy normalnym wypieku nie przekracza 100 stopni. Tu mamy poszczególne linie obrazujące poszczególne punkty w środku ciasta czy w środku miękkiszu chleba. Im jest bliżej powierzchni, tym temperatura szybciej się podnosi i ta temperatura jest nieco większa, ale nie przekracza 100 stopni. Natomiast na powierzchni chleba temperatura jest uzależniona od tego, jaką temperaturę będziemy mieli w piecu w trakcie wypieku. Może dojść do tego, że w trakcie wyjmowania już upieczonego chleba z pieca ta temperatura może być nawet rzędu 180 stopni.
co jest celem wypieku? Wytworzenie składników łatwo przyswajalnych przez organizm ludzki, zatrzymanie procesów biochemicznych i utrwalenie wyrobu. Mamy ciasto wstawione, ciasto, które jest spulchnione, mamy wstawione do pieca, trzeba teraz to utrwalić. Zatrzymanie substancji zapachowych powstałych w procesie fermentacji oraz wytworzenie nowych. Tak na dobrą sprawę w procesie fermentacji zostają wytworzone dopiero pewne produkty, które potem, przechodząc przez na skutek działania wysokiej temperatury, dają nam wysoką, znaczy konkretny smak i zapach tego pieczywa. Zestalenie masy ciasta i utrwalenie porowatej struktury miękiszu, utrwalenie nadanego kształtu. Na przykład bardzo ważne jest, żeby kajzerka, która ma na swojej powierzchni 5 charakterystycznych nacięć, żeby te nacięcia pozostały, bo tym się charakteryzuje między innymi kajzerka. Uzyskanie efektów barwnych poprawiających wygląd zewnętrzny wyrobu. Wszystkie wymienione zmiany zachodzące w cieście, chlebie w procesie wypieku mają charakter kompleksowy, zatem nie można powiedzieć, że jedno będzie przebiegało tak, a drugie będzie przebiegało tak. One są od siebie nawzajem zależne. Kompleksowość ta wyraża się złożonością procesów oraz jednoczesnością ich przebiegu. Proszę Państwa, pozostaje nam jeszcze ogólne takie spojrzenie na urządzenia, które służą do wypieku ciasta, czyli na piece. Te piece mogą być w różny sposób dzielone, mogą być różne aspekty brane pod uwagę. Tutaj macie Państwo pokazany schemat pieca taśmowego nieprzelotowego, to znaczy taśma przesuwając się wprowadza nakładane tutaj kęsy coraz głębiej do pieca. Po załadowaniu całego pieca odbywa się wypiek i potem należy taśmę włączyć w drugą stronę, żeby doprowadzić do wyładunku. Tu mamy piec taśmowy przelotowy, czyli z jednej strony następuje układanie kęsów na taśmie, z drugiej strony taśma jest tak zwanym w zamkniętym obiegu, że na drugiej stronie odbieramy wypieczone pieczywo. Tutaj mamy właściwie schemat takiego typowego pieca domowego, piec wrzutowy albo wsadowy. Tutaj trzeba przy pomocy specjalnej łopaty zasadzać kęsy na trzonie wypiekowym, potem je odpowiednio przemieszczać, no i potem z takiego pieca wyjąć. No i tu jeszcze jest piec wyciągowy, jeden z typów pieca wyciągowego. To jest piec, w którym można wyciągnąć trzon wypiekowy na zewnątrz. Stojąc tutaj można poukładać, jest łatwy dostęp ze wszystkich stron do tego trzona. Można łatwo poukładać wszystkie kęsy, następnie trzon jest wsuwany, odbywa się wypiek, potem trzon się wyciąga. No i wreszcie na zakończenie jeszcze jak wygląda piec, który powszechnie jest stosowany w piekarniach, tych dużych piekarniach przemysłowych. Jest to piec taśmowy, cyklotermiczny, to znaczy z tą wymuszoną cyrkulacją spalin. W zależności od tego, z jakim typem mamy do czynienia, tutaj mogą być te piece o różnej długości, od 9-24 metrów do 39-51 metrów. Są to piece działające w sposób ciągły.